Hej, witam Was na moim kanale. Po długiej przerwie, przepraszam, ale szkoła poprawiam ostatnio cedy. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Dzisiaj przychodzę do Was z top trójką najbardziej wzruszających, najpiękniejszych historii miłosnych tego roku. Nie będę poruszać tematu takich ponadczasowych klasyków, ale książek, które zostały wydane w tym roku, albo przynajmniej... albo wydane u nas w Polsce. Jest to topka, zatem oczywiście wszystkie te książki darzę ogromnym uczuciem i już na wstępie Wam mówię, że wszystkie te książki są niesamowite i nie mogę się doczekać, aż Wam o nich opowiem. Może Was zachęcę do przeczytania którejś z tych książek, to byłoby świetne, ponieważ naprawdę warto przeczytać te książki. Ja większość z tych książek znam, ponieważ jakiś czas temu, z dwa miesiące temu czy miesiąc temu czytałam te książki w formie e-booków i teraz przy okazji współpracy z księgarnią Platon24 mam je w formie papierowej, więc fajnie, będę mogła jeszcze raz je przeczytać, postawić na półce i opowiedzieć Wam o nich przy okazji tego filmu. Jeśli kupujecie książki przez internet i ogarniacie się w temacie tych wszystkich księgarni internetowych, to wiecie, że Platon24 to jedna z tych czołowych księgarni i oni mają naprawdę fajne ceny już bez tych wszystkich kodów rabatowych, ponieważ oni tam mają minus 33%, minus 30%, tak więc jest co brać, czym się interesować. No i do tego dochodzą kody rabatowe, które łączą się z innymi promocjami. Pierwszym takim kodem jest Platon 5, który upoważnia Was do 5% zniżki na cały asortyment. No i drugim takim kodem jest mój własny kod, chyba mogę tak powiedzieć, kod Laurali. O Boże, to jest takie super! Kod Laurali, który upoważnia Was do kolejnych 5% zniżki, zatem jeśli jesteście sprytni, to możecie kupić książki nawet za minus 43%, super, nie? Zatem zachęcam Was do użycia tych kodów, jeśli chcecie kupić teraz jakieś książki oczywiście. No to wydaje mi się, że na Platonie będzie najtaniej. Ja też teraz mam ochotę kupić sobie dwie książki, które ostatnio upatrzyłam w Empiku i oczywiście nie kupię ich w Empiku, ponieważ wiecie, jakie tam są ceny. Aż tyle kasy nie będę wydawać na książki. A na stronie Platona z tymi fajnymi kodami rabatowymi, no to wyjdzie to o wiele przyjemniej. Wiecie, totalne no shame, użyję kodu Laurali, bo dlaczego nie? Zatem naprawdę serdecznie polecam Wam księgarnię Platon24, ponieważ wiecie, oczywiście widzicie sami, że właśnie współpracuję z nimi, tak, tworząc ten film i ogólnie booktuberzy współpracują z księgarniami, ale Platon24 naprawdę jest fajny i polecam Wam go z dobroci serca, martwiąc się o Wasze portfele, po prostu zajrzyjcie na Platona, tam jest o wiele taniej jeszcze z tymi kodami, to w ogóle z tym kodem Laurali. Zatem już bez zbędnego przedłużania, zachęcam Was do obejrzenia dalej tego filmu, jeśli chcecie poznać parę fajnych historii miłosnych, które ostatnio mnie bardzo wzruszyły. Wzruszyły mnie. Przy wszystkich tych książkach płakałam jak bubr. Chciałam powiedzieć brzydkie słowo, ale nie mogę. Na trzecim miejscu plasuje się Ugly Love autorstwa Colleen Hoover, którą możecie dobrze kojarzyć z Hopeless, Losing Hope, Maybe Someday. No, ostatnio jest szał na tę autorkę i ja przeczytałam Hopeless, przeczytałam Losing Hope. Hopeless było ok, Losing Hope było lepsze, ale Ugly Love jest... Można by pomyśleć, że to trochę banalna historia, ponieważ mamy tutaj do czynienia z takim przypadkiem, kiedy dziewczyna przeprowadza się do większego miasta, żeby pracować, rozwijać się, przeprowadza się do mieszkania swojego brata, tam poznaje kolegę swojego brata, w którym oczywiście ona, no nie zakochuje się, ale od razu podoba jej się ten chłopak, oni tam ze sobą flirtują, ale on postawia jej jasny warunek: nie pytaj o przeszłość i nie pytaj o przyszłość. Główna bohaterka ma na imię Tate, a tym chłopakiem jest Miles, który totalnie zamyka się przed Tate i nie dopuszcza jej do siebie, jest zamknięty i nie chce właśnie z nim rozmawiać na te tematy dotyczące jego przeszłości z kobietami i ze związkami i przyszłości, nie chce, żeby ona czegokolwiek od niego oczekiwała. Ich relacji na początku chodzi tylko o seks. Tate jest no nie załamana, ale po jakimś czasie ona zaczyna coś oczywiście do niego czuć i tutaj zmierzamy się z problemem Milesa, z jego problemami z przeszłości. Mamy tutaj taką dwutorową narrację, ponieważ jest to, co się dzieje teraz z perspektywy Tate i jest to, co się działo wcześniej z perspektywy Milesa. To historia, która opowiada o tym, że żeby zmierzyć się z nową miłością, trzeba najpierw pożegnać się ze starą i uzyskać przebaczenie, żeby móc ruszyć dalej. Więcej Wam nie mówię, ale powiem tylko, że strasznie się poryczałam czytając tę książkę. Naprawdę wzruszyła mnie do bólu. Nie tak bardzo jak następne książki. Oczywiście chyba układałam tę listę tak według tego, przy której książce najbardziej płakałam. Ja przez ostatnie 4 lata, od kiedy tak namiętnie czytam książki, nie płakałam dużo, ale właśnie przez te ostatnie 2 miesiące, kiedy przeczytałam tyle romansów, takich wiecie, to po prostu się naryczałam jak nigdy przedtem i przy Ugly Love też naryczałam się bardzo
intensywnie. Jest to książka, która uzależnia, pochłania się ją bardzo szybko. Ja ją przeczytałam w jeden dzień, przeczytałam ją naprawdę w jeden dzień. Ja jej nie przeczytałam, ja pochłonęłam tę książkę i to dosłownie. Zatem polecam wam ją, jeśli chcecie się oderwać od wszystkiego i chcecie po prostu wkroczyć w inną rzeczywistość, w inną relację, w inne otoczenie, otoczenie pilotów, oglądania meczów, obleśnych sąsiadów i kapitana, który jest takim promykiem radości w tej książce. Znaczy oczywiście ta książka jest bardzo wesoła, jest dużo żartu, ale kapitan, już poznacie go w pierwszym rozdziale tej książki, to jest moja ulubiona postać z tej historii. No, kapitan jest super. Zatem już bez przedłużania chcę przejść do następnej książki. Ugly Love jest czadowe. Następną książką, o której chcę wam powiedzieć, na drugim miejscu znajduje się Bez słów Mii Sheridan. Jest to książka, po którą sięgnęłam z czystej ciekawości, ponieważ no, okładka nie zachęciła mnie. Ta okładka jest taka, widzicie, to jest jakiś facet z jakimś sześciopakiem i ten sześciopak miesza się z lasem, nie wiem o co chodzi. W każdym razie przeczytałam tę książkę, ponieważ Hasacz, Weroniko, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Hasacz powiedziała, że ta książka ją totalnie zmiażdżyła. A jeśli jakiś romans miażdży totalnie Hasacza, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Zatem z ciekawością ją przeczytałam, sięgnęłam po nią i tutaj znowu przeczytałam ją w jeden dzień, ponieważ pomimo tego, że mamy tutaj do czynienia z takim schematem, z takim motywem dziewczyny, która ucieka od swojego otoczenia i ma dość swojego życia, przeprowadza się do spokojnej mieściny, takiego małego miasteczka, wsi, żeby tam rozpocząć nowe życie, odpocząć od swojego życia w mieście, poznaj tam chłopaka, bla 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 bla, to ta książka różni się od tych innych książek, które mają właśnie ten schemat. Brie, nasza główna bohaterka, zostaje obarczona strasznymi wydarzeniami z przeszłości, ponieważ po pierwsze jej matka zmarła na raka, po drugie jej ojciec został zastrzelony w ich własnej restauracji, kiedy zamykali tę restaurację, to jakiś bandyta wdarł się tam, zamordował jej ojca, a jej ojciec był głuchoniemy i wiecie, no w ogóle masakra, ja już ryczałam na samym początku, jak się dowiadywałam tego, co się stało, nie mogę się teraz po prostu wypowiedzieć. No i jak nie trudno się domyślić, Brie czuje się paskudnie i jedynym miejscem, w którym ma nadzieję odnaleźć jakikolwiek spokój ducha, jest małe miasteczko, które nie pamiętam jak się nazywa. W każdym razie jakieś takie małe miasteczko w Ameryce z jeziorem, w którym wszyscy się znają i no, nie da się tutaj nic ukryć przed sąsiadami. No i w tym społeczeństwie nie da się również ukryć nieprzyjemnej, przykrej opinii na temat Archera Hale'a, niejakiego Archera Hale'a, który paręnaście lat temu został bardzo pokrzywdzony przez los w wypadku samochodowym, stracił mowę, tutaj ma taką bliznę nieprzyjemną i nie może mówić, posługuje się językiem migowym, ale w tym miasteczku oczywiście nikt nie zna języka migowego, zatem nikt go nie rozumie, nikt z nim nie rozmawia, jest pustelnikiem, odludkiem, ludzie się z niego nabijają, wiecie, ten typ człowieka, po prostu totalny samotnik, żyje na uboczu, w lesie może, dlatego ta jego klatka piersiowa jest tutaj przeplatana lasem. Brie przez przypadek wpada na Archera i on intryguje ją ten pustelnik, ten obleśny facet z brodą, stara się dowiedzieć o nim jak najwięcej i nawiązują znajomość, oczywiście, ponieważ okazuje się, że Brie zna ten język migowy i mają jakąś tam nić porozumienia między sobą, ponieważ oboje stracili rodziców. No i pomimo tego, że Archer z początku mógłby się wydawać takim bad boyem, którego oczywiście wszyscy uwielbiają, no to okazuje się, że jednak nie, on jest bardzo skrytym w sobie facetem, który ma beznadziejnie niskie poczucie własnej wartości, beznadziejnie niską samoocenę. Tutaj to jest taką największą komplikacją w tej ich relacji, która powoli się rozwija. Oboje powoli poznają się, poznają swoją przeszłość, poznają swoje historie rodzinne i to jest takie wzruszające, wiecie, potem te wydarzenia, to w ogóle, no nie wiem nawet, co mam tutaj powiedzieć, ponieważ czytałam tę książkę dawno i nie wiem, co jest takie oczywiste, co jest nieoczywiste, ale po prostu ta książka mnie niesamowicie wzruszyła, zresztą tak samo jak Ugly Love i tak samo jak następna książka, bardzo mnie wzruszyła ta historia, płakałam strasznie, w ogóle ostatni rozdział to jest taki mindfuck, myślałam, że coś się stanie, się coś nie stało i no osoby, które to czytały, wiedzą, o co mi chodzi, myślałam, że po prostu coś zrobię tej autorce, ale to jest takie zagranie na uczuciach czytelnika, które jednak, że tak powiem, podbija stawkę w tym sensie, że bardziej się człowiek przywiązuje i tutaj ta historia jest po prostu miażdżąca wszystko. Musicie to przeczytać, bez słów,
jest bardzo dobre. Agri Love było bardzo dobre, ale Bez Słów jest jeszcze lepsze i wiecie, jeśli się zastanawiacie czytać Agri Love czy Bez Słów, to czytajcie najpierw Bez Słów, ponieważ to jest naprawdę piękna historia. To jest piękna historia o otwieraniu się na innych ludzi przez miłość, przez uczucie. I wiecie, ja jestem gówniarą, za przeproszenie, mam 16 lat, ale jeśli mam kiedyś doświadczyć miłości, to chciałabym, żeby to była taka miłość jak właśnie w tej książce. No i ostatnią książką, o której będę dzisiaj mówić, książka, historia miłosna, najbardziej wzruszająca z tych wszystkich książek, które przeczytałam w tym roku. Totalna masakra. Nie mogę się do dzisiaj pozbierać po przeczytaniu tej książki i wiem, że jest druga część, a ja jeszcze nie jestem gotowa na przeczytanie tej drugiej części, ponieważ tak jak powiedziałam, nie mogę się pozbierać psychicznie po przeczytaniu pierwszej części. I jest to oczywiście Zanim się pojawiłeś, Jojo Moyes lub w oryginale Me Before You. Mam dwa wydania, ponieważ jestem okładkową sroką i no popatrzcie na to, jest takie piękne. Fajne, nie? Jeszcze jest takie piękne amerykańskie wydanie, takie czerwono-białe, które na początku chciałam kupić, ale z braku laku, jest takie powiedzenie, z braku laku, ale kupiłam w końcu to brytyjskie, które też jest przepiękne, na pewno piękniejsze niż to pierwsze polskie wydanie, chyba wiecie, o którym mówię. Tak jest taką laską, z takimi brwiami od szklanki, masakra totalna, oczywiście nie po okładce się książki ocenia, ale kiedy jest się takim bibliofilem jak ja, to chce się mieć ładne książki na półce, jestem bardzo płytka. Okładkowe sroki, łączmy się, ale nie o okładkach dzisiaj mowa, a o Zanim się pojawiłeś, czyli o książce, która, tak jak już powiedziałam, nie zostawiła we mnie nic po tym, jak ją przeczytałam. Zazwyczaj nie cytuję tego, co znajduje się z tyłu na okładkach, ale tutaj jest bardzo trafny opis i przeczytam wam kawałek. Co robisz, jeśli chcesz uszczęśliwić osobę, którą kochasz, ale wiesz, że złamie to twoje serce? Jest to po prostu trafione w 100%, ponieważ właśnie o to chodzi w tej książce. Ta książka jest o poświęceniu, jest o miłości wartej poświęcenia. Loisa Clark wiedzie normalne życie, ma chłopaka, pracuje w uroczej kawiarni, ma fajny gust co do ubierania, jest miłą, sympatyczną osobą, którą wszyscy lubią i traci pracę, pewnego dnia po prostu traci pracę, ponieważ w zamku obok otwiera się kawiarnia, która oczywiście po prostu wygryzie z interesu tę kawiarnię, w której ona pracuje. Znajduje nową robotę jako nie pielęgniarka, a bardziej opiekunka, chociaż też nie do końca, ponieważ jak się okazuje, jej zadaniem nie jest opieka nad niepełnosprawnym Willem Trainorem, a dotrzymywanie mu towarzystwa. Will jest bardzo fajną postacią, nie tylko dlatego, że w filmie gra go Sam, który oczywiście sprawia, że wszystko jest lepsze, ponieważ to jest Phoenix z Igrzysk Śmierci. W każdym razie Will jest bardzo fajną postacią, którą od razu polubiłam. On kiedyś był takim mężczyzną żądnym przygód. Skakał ze spadochronem, nurkował, skakał do morza, uwielbiał czuć adrenalinę w żyłach, uwielbiał niebezpieczeństwo i dobrą zabawę, dlatego wypadek motocyklowy, który odbiera mu władzę nad jego wszystkimi kończynami, nie jest czymś, o czym on marzyłby, o czym ktokolwiek by marzył, a jest to coś, co bardzo szczególnie go dotyka, ponieważ całe jego wcześniejsze życie składało się z podróży, z nowych doświadczeń, z eksperymentów, po prostu z nowych wrażeń. Co zabawne, Will wcześniej był biznesmenem, który nie spojrzałby na Louisę. Louisa, tak jak zresztą ona to kiedyś tam ujęła, byłaby jedną z tych niewidzialnych kelnerek, na które on nawet nie zwróciłby uwagi w towarzystwie długonogich, pięknych blondynek. Dzięki tej znajomości odkrywają w sobie wiele nowych stron i dowiadują się czegoś nowego nie tylko o sobie nawzajem, ale też o sobie. Jest to absolutnie poruszająca, wzruszająca historia o tym, jak daleko, jak bardzo możesz się poświęcić w imię kogoś, pomimo tego, że zdajesz sobie sprawę z tego, że nie będzie łatwo. To jest też walka z czasem, walka z ograniczeniami, które no, związały Willa, ponieważ no, jakby to powiedzieć, jest niepełnosprawny, wcześniej prowadził bardzo aktywny tryb życia, nie może już zaprosić Lu na randkę, nawet gdyby chciał ją zabrać, nie wiem, do kina czy coś. I wiecie, to jest taka bardzo wzruszająca historia. Bardzo. Ja wiem, że jestem beznadziejna w tym momencie, bo nie mogę się totalnie wysłowić, ale po prostu ta książka mnie absolutnie zmiażdżyła. I to, co mi się bardzo spodobało, Zanim się pojawiłeś, to to, że ta historia jest bardzo autentyczna, jest prawdziwa, jest
realistyczna. Tutaj bohaterowie mają zalety, ale mają też wady i to ogromne wady. Przedstawia perypetie nie tylko dwojga ludzi, którzy mają się ku sobie, ale też rodzin, prywatne sprawy rodzinne, wszyscy mają problemy rodzinne i tutaj one też są. To wszystko jest tutaj tak pięknie wyeksponowane, dlatego też właśnie z tej przyczyny, z tego powodu tak bardzo wzruszyła mnie ta książka i polecam ją po prostu każdemu. Zatem podsumowując, Zanim się pojawiłeś, to według mnie najpiękniejsza, najbardziej wzruszająca historia miłosna tego roku, jak i nie poprzedniego roku, jeszcze wcześniejszego roku po prostu. Zanim się pojawiłeś, jest totalnym must read dla wszystkich tutaj obecnych dziewcząt i może nawet panów. Tak prezentują się trzy książki, trzy historie miłosne, które w ostatnim czasie przyjęły moje serce i wciąż nie mogę się z nich otrząsnąć. To są właśnie te książki Bez słów, Ugly Love i Zanim się pojawiłeś, piękne, cudowne, Zanim się pojawiłeś na pierwszym miejscu. Mam nadzieję, że chociaż jedną z tych książek przeczytaliście lub przeczytacie. No, Zanim się pojawiłeś, to tak jak powiedziałam, po prostu musicie to przeczytać, nie ma innej opcji, musicie. Dajcie mi koniecznie znać, jakie wy książki ostatnio przeczytaliście z tych gatunków słodkich, romantycznych, pięknych, wzruszających, do popłakania historii miłosnych, ponieważ nadchodzą wakacje, nadchodzi lato, a ja bardzo lubię czytać takie książki w latem, nie wiem dlaczego, ale kiedy robi się zimniej, chcę czytać bardziej takie surowe książki, horrory, kryminały, a kiedy jest ciepło, chcę czytać ciepłe, urocze historie miłosne i nie tylko. Zatem jeśli macie mi jakąś do polecenia, to oczywiście zachęcam was do tego, żebyście to zrobili. Jeszcze raz zachęcam was do zapoznania się z ofertą księgarni internetowej Platon24 i dziękuję wam za oglądanie tego filmu, za czas, który mi poświęciliście. Do zobaczenia w następnym filmie, pa!